Cześć. Przychodzę dzisiaj do Was z historią o brzydkim kaczątku. O tym, co się z nim stało i czy zostało łabędziem, będziemy może rozmawiały kiedy indziej. Ale póki co powiem tylko jedno. Jestem gruba. Głos, który krzyczy w większości z nas w głowach od zawsze. Od zawsze, odkąd tylko pamiętamy. Temat grubości, bycia grubym, to jest coś, co możesz już, już usłyszeć w podstawówce, na korytarzu. i ty grubasie. Albo przestań, grubo wyglądam, wcale nie jestem ładna. U mnie historia z bycia grubą zaczęła się już w przedszkolu. Pomyślicie sobie, że nie miałam ciekawszych rzeczy, tylko analizowałam fałdki w lustrze. No, miałam ciekawsze rzeczy. Fałdki za mnie analizowała moja wychowawczyni. Chodziłam do przedszkola wegetariańskiego. Szczerze mówiąc, chyba tylko dlatego, że po prostu to było najbliższe przedszkole. Nie miało to nic wspólnego z przekonaniami y, dietetycznymi, żywieniowymi moich rodziców? Wręcz przeciwnie. Ale atmosfera była w porządku, opiekowali się dobrze dziećmi. A to, że pani wychowawczyni nie chciała mi dać dokładki zupy, pokazując przed całą grupą mój wielki, gruby brzuch i mówiąc, że mi to już chyba wystarczy? No kto miał wiedzieć, że będą takie rzeczy się działy? Ja to pamiętam, było to strasznie krępujące. Wtedy pierwszy raz poznałam pojęcie na własnej skórze: wstydu i zakompleksienia. Po prostu totalnie wpadłam w kompleksy, już jako małe dziecko. A tak naprawdę kolejne lata były tylko utwierdzeniem mnie w tym, że pani wychławczyni w przedszkolu miała rację. Trzeba było już się odchudzać. W podstawówce byłam zawsze większa. Nie byłam grubasem. Byłam po prostu pulchniejsza. I nawet sobie teraz oglądam zdjęcia, żeby zweryfikować swoje wspomnienia, bo ja pamiętam siebie po prostu jako grubasa. No i dobra, no, miałam płódki, miałam brzuszek, ale kurczę, byłam całkiem ładną dziewczynką. No ale to, co mi siedzi w głowie, myśląc o podstawówce, to to, że Daniel... Mój kolega z klasy mówił o mnie, że byłam gruba, że jestem gruba. I śmiali się z Tomkiem, że ja to jestem najgrubsza w klasie. I ja wiem, że moja głowa nie potrafiła w ogóle już myśleć o mnie inaczej. Ja od samego, od samego wejścia do właściwie zerówki, bo chodziłam do zerówki, wiedziałam, że jestem najgrubsza. Wiedziałam, że patrzą i podoba im się Karolina, Iwona, które były piękne. Które były po prostu szczupłymi dziewczynkami. A do tego były ładnymi dziewczynkami. Ania, Ania była zawsze szczupłą laską. Ale Dominika zawsze była gruba. No i tak zostało do końca mojej podstawówki. No i co ja mam zrobić z tym, że jestem gruba i lubię jeść? Ja po prostu lubiłam jeść. Od zawsze lubiłam jeść. Ja dalej lubię jeść. No i lubiłam jeść też w gimnazjum. Ale gimnazjum, żeby dojechać do gimnazjum albo wrócić z gimnazjum. Przechodziłam obok McDonalda. Wiecie, z czym to się wiąże? A tu jakieś fryteczki, ale żeby nie obżerać się hamburgerem, to ja zjem szejka i lody. No bo pff, przecież to nie jest buła. Poza tym, nie wiem, jak reszta grubasów, które słuchają tego podcastu, ale ja na przykład nigdy nie jadłam przy koleżankach. Ja w szkole, będąc gruba, zawsze udawałam, że. Nie potrzebuję jeść, że ja nie potrzebuję w ogóle jedzenia, że ja jestem gruba, bo tak jestem zbudowana, a nie dlatego, że się obżeram. A wracałam do domu i jak dziś pamiętam, puszka fasolki po bretańsku. Po prostu kochałam, kochałam i wiecie co, moja mama wiedziała, że kocham. Moja mama wiedziała też, że czuję się grubaskiem. I naprawdę nie chciała mi tego w żaden sposób pokazywać, więc kupowała mi tą fasolkę. Kochana mama Oczywiście, oczywiście, że rodzice zwracali mi uwagę, że wiesz, może mniej, może nie podżeraj chociaż, bo nie mówiło się nie podjadaj, było nie podżeraj. I ta złota zasada panująca wśród naszych rodziców, wydaje mi się, że wynikała ona po prostu z braku wiedzy, która jest teraz wszędzie tak naprawdę dostępna, czyli n t nie żyj tyle. I to miało załatwić sprawę. Ale jak ja ulubiłam jeść. No i... Pamiętam, że już w gimnazjum, a może nawet w podstawówce tego dokładnie nie pamiętam, ale byłam na diecie kapuścianej. Obrzydliwa dieta. To była zupa kapuściana, która mi tak bardzo nie smakowała. I jadłam ją przez tydzień. I tak schudłam. Oczywiście, bo to było jedyne, co jadłam. Była obrzydliwa. Nie jestem pewna, czy teraz bym była w stanie zjeść zupę kapuścianą. No, może, może byłabym. Może teraz już byłabym. Ale przez długi okres czasu później nie. Ale schudłam. No były to jakieś 3-4 kilo, no ale wciąż. No i oczywiście to ważenie się, wieczne ważenie się. Waga była nierozłącznym wyposażeniem mojego domu. Zawsze waga. I wiecie, tak jak w podstawówce byłam pulchniejsza, tak w gimnazjum, w momencie, kiedy te hormony szaleją, kiedy dostaje się okresu, chociaż ja dostałam okresu w wieku 10 lat, mega szybko, mega szybko. Jak ja sobie uświadomię, że już 20 lat się z tym bujam. W każdym razie. Ja w gimnazjum totalnie się roztyłam. Totalnie. Zmieniłam otoczenie, bo miałam dosyć tego podstawówkowego, jesteś gruba. Po prostu zostało mi. Tak naprawdę, chyba ci znajomi tyle razy mi to nie powtarzali, co ja sama. Ja sama codziennie budziłam się, budziłam się z przekonaniem, że jestem po prostu grubasem. I nikt mnie nie lubi. A pff, walentynki? Walentynki dla grubasa to jest najgorsze przekleństwo. I wiecie, co jeszcze było śmieszne? Że we mnie zakochał się też grubas. Grubas klasowy. I po prostu wszyscy nas parowali, że przecież to to oczywiste. Ja jestem najgrubsza dziewczynka, on jest najgrubszy chłopak, i to jest oczywiste, że my powinniśmy być, być parą. Jak mi było wstyd. Ja nie chcę myśleć o tym, jak temu chłopakowi było wstyd. Co więcej, gdzieś tam go teraz znalazłam na Instagramie i widzę, że ma się bardzo dobrze wręcz, e, ożenił się i widzę, że jest super szczęśliwy i już nie jest gruby. No ale czy on wtedy był gruby? Nie pamiętam. Był większym dzieckiem, na pewno. I co w gimnazjum? W gimnazjum zwyczajnie się roztyłam. Już naprawdę się roztyłam. Już po prostu jadłam te wszystkie kaloryczne rzeczy. O liczeniu kalorii nie było mowy. Nie wiedziałam nawet, jak to się robi. Nie patrzyłam na opakowania, na etyki etykiety, nie wiedziałam, co jem. Wiedziałam że, mi, wiedziałam, że mi smakuje. No i tak naprawdę poza tym lubieniem jedzenia, za które już się czułam winna, ja po prostu w głowie pielęgnowałam tą myśl, że jestem gruba. I wiecie, przez to w ogóle nie chciałam o siebie dbać. Nie chciałam się odchudzać, tam odchudzać. Ja nie chciałam jeść zdrowo. Ja nie chciałam myśleć o tym, co jem. Ja chciałam po prostu, po prostu chciałam zażreć te swoje myśli, zajeść. To się mówi teraz zajadanie stresu. I to jest coś bardzo powszechnego. Myślę, że większość z nas zna temat. Część przestaje jeść kompletnie, bo nie jest w stanie nic przeoknąć, a część po prostu idzie do kuchni i je. I je do bólu brzucha, bo po prostu daje to jakąś pozorną ulgę w głowie. No, w każdym razie tak właśnie działałam w gimnazjum. Później, jak się domyślacie, zresztą gdzieś wspomniałam w pierwszym podcaście, była historia z bulimią, bo wpadłam w bulimię. Wpadłam w ten sposób, że zachorowałam na tą, jak to się popularnie mówi, grypę żałądkową. Czyli chodzisz, żygasz i strasznie, po wszystkim. Od, nawet, od, nawet od wody. Ale wiecie co? Niestety, pomyślałam sobie wtedy bardzo świadomie. Posiadając w głowie ten głos, jesteś gruba, że to jest świetny pomysł na odchudzanie. Jak jeszcze zobaczyłam, ile schudłam w trakcie tej grypy żałądkowej, to już w ogóle. I tak jak często się mówi, że e, dziewczynki wpadają, czy dziewczynki chłopcy wpadają w bulimię nieświadomie, że dzieje się to tak automatycznie, ja totalnie to zaplanowałam. Ja wiedziałam, co ja mam robić. Ja stwierdziłam, Boże, jestem geniuszem. Ja będę po prostu żygać. Będę jeść i będę żygać. Mogę robić to, co lubię, czyli jeść. A to, że żygam, dam, dam radę. No i dawałam radę tak kilka lat. Oczywiście, że schudłam. Ale co się stało z, moim, z moją resztą ciała? No koszmar. Koszmar, już pomijając fakt, że jedynym o czym myślałam przy jedzeniu, to to, że zaraz muszę je zwrócić. Ja wiem, że tak dość mocno, bezpośrednio teraz o tym mówię, ale to jest bardzo związane z tematem: jestem gruba. Bo przecież było miliard tysięcy innych spowodów, sposobów, żeby sobie poradzić z tym, że myślę, że jestem grupa, że uważam się za osobę grubą. Przecież były sposoby, ale nie. Ja wybrałam najbardziej hardkorowy, najtrudniejszy w sumie, sposób, który totalnie mnie kaleczył. Robiłam sobie sama krzywdę, właśnie na cześć bycia grubą. Jak już miałam tego dosyć, bo zobaczyłam, że sypią mi się włosy, paznokcie, że skóra jest straszna, ręce poszarpane, wiecie, jakoś to trzeba było wymusić, te wymioty. Pomijając fakt, że e, powinnam już teraz usiąść i napisać podręcznik początkującej buliniczki, bo myślę, że miałabym mega wiedzę do podzielenia się, nic, co warto sprawdzać. Totalnie nic. Jak masz taki pomysł, to przestań. W każdym razie. W pewnym momencie po prostu zwyczajnie miałam, nie miałam siły już na to. Uciekanie zawsze do toalety, rozpacz, jak się nie dało wyrzucić wszystkiego, wiecie, co się działo w mojej głowie? To już było dużo gorsze od tego, że jestem gruba. Ale problem bycia grubą nie zniknął. Ja wciąż byłam gruba, mimo tego, że już schudłam tak naprawdę do swoich, do takiej fajnej wagi. Bo, oczywiście, że patrzyłam wtedy na wagę, nie na wygląd. Ja patrzyłam na wagę. To miało być mniej kilogramów. Ja już schudłam do takiej wagi, że ja naprawdę spoko wyglądałam. Jak teraz przeglądam te zdjęcia, to ja byłam normalną dziewczyną. Ale nie. Ja dalej w głowie byłam gruba. Więc przeszłam na anoreksję. Skoro nie mogę jeść, bo zawsze się to kończy łazienką. A jak jem i nie kończy się łazienką, to, to kończy się tym, że mam więcej tego brzucha, jest mi więcej, bo nie mogę przestać jeść. Te ja przestanę jeść. Tak, to totalnie, żeby mnie nic nie kusiło. No i przestałam jeść. Jadłam tylko od czasu do czasu jakieś lody. Lody, szejki, takie rzeczy, wiecie, które naprawdę lubiłam, na które wiedziałam, że okej, okay, to przepłynie, jeszcze sobie tłumaczyłam, to przepłynie, ja to wysikam. Bo przecież wciąż jestem gruba. No i tak byłam gruba do momentu, kiedy nawet miałam te 40 parę kilogramów. Przy wzroście 1,64. Wiecie, waga o niczym nie świadczy, bo taka prawda, już teraz, jako osoba mądra, wykształcona, wiem. Ale mimo wszystko ja nie byłam tak na wadze bardzo chuda. Były dziewczynki, które wyglądały zdrowo, a ważyły mniej niż ja. Więc o co chodziło ze mną? Dlaczego ja wciąż jestem gruba? To był problem, który siedział mi w głowie całe, całe życie, odkąd pamiętam. No i doszło do mnie w pewnym momencie, już tam za pomocą. Wielkiej miłości, którą był mój późniejszy narzeczony, że może faktycznie to katowanie siebie na cześć bycia, niebycia grubą, nie ma sensu. No i wtedy przeżyłam to, to odrodzenie wewnętrzne. Wtedy zaczęłam uczyć się, doceniać to, że nie jestem gruba, zauważać, że nie jestem. Ile czasu mi to zajęło. Boże, ile czasu mi to zajęło? Strasznie dużo. Podchodziłam do tego chyba w sumie dwa lata. Dwa lata przed poznaniem swojego późniejszego narzeczonego. No i on był takim już motywującym, konkretnym kopem na zasadzie teraz albo nigdy. Bierz dupę w troki i ogarniaj, albo daj sobie spokój i bądź tą anorektyczką do końca życia. Tylko wiecie, przerażała mnie wizja niejedzenia do końca życia, bo ja naprawdę lubiłam jeść. Ja zawsze lubiłam jeść. Ja lubię jeść. Ja teraz myślę o tym, że skończę to nagrywać i idę jeść. Więc. No, wyszłam z tej anoreksji. Poukładałam sobie w głowie, co to znaczy być grubym. No i jak dobrze też wiecie, zaczęłam się uczyć, zaczęłam studiować w tym kierunku. I ta dietetyka wlazła mi na bani, zaczęłam rozumieć to ciało. Przy okazji naprawiania siebie, po prostu uporządkowałam swoją wiedzę, zaczęłam stosować zasady, zaczęłam Doceniać swoje ciało za to, jak ono pięknie na to wszystko reaguje. Oczywiście wymaga o to kupy czasu, no bo umówmy się po ośmiu latach katowania się i bycia dla swojego ciała B, tak zwanie B, bardzo B, no to przecież nie zmieni się sama i swojego ciała i naszego, naszej relacji w ciągu pięciu minut. No nie, musiałam nad tym trochę popracować. Ale wiecie co? Ja dalej jestem gruba. Ja dalej jestem gruba. Ja dalej zauważam, że jestem gruba. Tylko teraz jestem gruba z uśmiechem na twarzy. Teraz jestem po ciąży. Urodziłam 4 miesiące temu dziecko. W ciąży przetyłam 13 kilo. Chyba 13 kilo. W każdym razie wyszło mi, zostało te 7 po, po tym wszystkim, co się nazywa połóg. Zostało mi 7 kilo. A później tak mnie pochłonęło życie, że przybrałam jeszcze troszkę. No i teraz się tego skutecznie pozbywam, ale z czystą przyjemnością i z pasją. Ja po prostu lubię teraz to swoje ciało, nawet grube. Oczywiście w pewnym momencie czasem mam takie: o Boże, miałam takie super leginsy, a teraz mi dupa nie wchodzi. No trudno, no większa dupa no to nie wchodzi w małe leginsy. No. Tylko teraz moje podejście do tego, że jestem gruba. Totalnie poszło na dalszy plan. Ja jeszcze przed ślubem, co to było, ile półtora roku temu, mogłam sobie czasem powtórzyć, o Boże, dzisiaj przytyłam. A teraz patrzę na te zdjęcia i mówię, co ja miałam w głowie. W sensie, jak ja mogłam to zauważyć wtedy? Ja teraz patrzę na zdjęcie z dzisiaj, patrzę na zdjęcie sprzed. Półtora roku i mówię, Boże, przecież to jest taka kolosalna różnica, a dzisiaj nie pluję sobie tak w brodę. Oczywiście chodzę, czasem jęczę do swojego męża, jestem takim grubasem, a on mi na to mówi, tak jesteś, ale i tak cię kocha. No i super. No i super. I tak naprawdę nie uważam, że jestem grubasem. Ja po prostu wiem, że jestem większym grubasem niż byłam kiedyś. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że pojęcie jestem gruba jest zarazą w naszym społeczeństwie. Porównujemy się. Mamy teraz te Instagramy, Facebooki. Ja sama mam Instagram. I wrzucam tam miliard tysięcy rzeczy, jak mnie obserwujecie. Mamy Facebooki, mamy dostęp do internetu. Twittery. Tego jeszcze nie ogarniam. Nie mam pojęcia, o co chodzi z tymi tweetami. I oglądamy te dziewczyny, które ćwiczą, nie ćwiczą, noszą jakieś wysmuklające leginsy, Jakieś robią sobie te sztuczne biusty. No okej, okay, no jest to ładne. Wygląda to ładnie. Ale porównujemy się do tego, dlaczego my sobie to robimy, a później w głowie nam szumi jesteś gruba. Jesteś gruba. I przestajesz żyć. Bo Twoim głównym problemem życia jest nie to, żeby się cieszyć codziennością, żeby cieszyć się z tego powodu, że dzisiaj zjadłaś ciastko. Okej, okay, chcesz o siebie zadbać? Twoim planem jest zrzucić kilka centymetrów, nie kilogramów, centymetrów, patrzymy w centymetrach, nie w kilogramach. Chcesz trochę obwodów stracić? Luz. Chcesz się wyćwiczyć? Spoko. Ale jedno drugiego nie wyklucza. To nie znaczy, że masz przestać jeść. To nie znaczy, że masz przestać jeść rzeczy, które lubisz. Trzeba się nauczyć to robić. Ja wiem, że teraz jestem mądra, wiecie, po szkodzie, ale... Próbujmy otworzyć sobie oczy. Skoro już jestem mądra, to powiem tobie: przestań sobie robić krzywdę. Chcesz zjeść ciastko? Zjedź ciastko. Ale pamiętaj o tym, jaki jest twój cel. Po co chcesz być chuda? I czym jest dla ciebie chudość? Czym jest dla ciebie szczupłość? Bo chudość sama w sobie też nie jest zdrowa. Więc z tym problemem jestem gruba. Bujam się od zawsze. Teraz jeszcze z tym, z tym pracuję przechodzą do mnie osoby z różnymi właśnie z różnymi obwodami, z różną wagą, w różnym wieku i bardzo często pada hasło jestem gruba, muszę schudnąć. Nie musisz, ale możesz. A jeżeli chcesz schudnąć, to zrób to tak, żeby to było dla ciebie przyjemne. Poza tym spójrz na siebie obiektywnie. Chcieli się nauczyć patrzeć na siebie obiektywnie. Tak jak mówię, ja teraz patrzę na swoje zdjęcia z podstawówki sprzed półtora roku i myślę: puk-puk, czy tam ktoś był w ogóle? Czy ktoś w ogóle ogarniał to ciało? Ogarniał. Ja na przykład półtora roku temu, tak jak mówię, ja dalej się lubiłam. Ja się już lubiłam, bo ja już byłam po tej przemianie wewnętrznej. I już nie miałam żadnego problemu. Zaczęłam mieć znowu problem w ciąży, bo nagle w ciąży tak faktycznie stałam się gruba. Nie mogłam jeszcze nieraz zmieścić się w drzwi, więc wiecie. Ja złamałam w ogóle swoim brzuchem, w ciąży złamałam komuś lusterko w samochodzie, przechodząc między samochodami. Nikomu o tym nie mówiłam, więc już wiecie. Znaczy mojemu mężowi, który po prostu obśmiał mnie. Oczywiście, że uciekłam. Dobra, koniec wyznań młodej kryminalistki, znaczy starej kryminalistki. W każdym razie. Zastanów się nad swoją grubotą, bo może z grubością ci do twarzy. Ciało to ciało i to jest twoje ciało. Więc bez względu na to, czy masz fałdki, czy ich nie masz, grubość, grubota, bycie grubym, to jest pojęcie względne. Dla mnie na przykład, może ktoś być gruby, kto dla ciebie nie będzie. Ja tutaj nie chcę podawać przykładów, bo nawet mi nic sensownego nie przychodzi do głowy. Ale krowa na polu może być dla mnie gruba. A ty powiesz, jest umięśniona, to mięso. No i będziesz miała rację. Ale ja też, bo w moich oczach ona jest gruba. Także dajmy sobie spokój, przestańmy się katować tym pojęciem jestem gruba. Jeżeli jesteś gruba, to spójrz w lustro, powiedz sobie: No jestem gruba, no. I tak się kocham bo to moje ciało, jak będę chciała mieć inny rozmiar, to zrobię tak, żeby było nam z tym, z tą zmianą dobrze.